Cześć, z tej strony Kacper. Dziś po ponad miesiącu oczekiwania przyszła do mnie przesyłka z opaską Xiaomi Mi Band 11S. Dziś zapraszam Was na jej rozpakowanie. Dobra, bez przedłużania zdejmijmy sobie na początku folię, która jest jeszcze na pudełku, żeby dostać się do samego urządzenia. Dobra, folii pozbyliśmy się, teraz możemy przejść do samej opaski. Otwieramy pudełko. No i naszym oczom ukazuje się nowa opaska. Otwieramy sobie tutaj to wieczko i niżej znajdziemy jeszcze opaskę, do której będziemy wkładać to urządzenie, do którego za chwilkę przejdziemy. Oprócz tego znalazło się miejsce na przewód do ładowania, a na samym dole jeszcze umieszczono instrukcję obsługi. No i prawdę mówiąc, nic więcej tutaj nie mamy. Jeśli kogoś by to interesowało, to poprzednia wersja opaski jest zapakowana identycznie. Mamy tutaj tak samo urządzenie, no, które już jest troszeczkę porysowane, jak możecie zauważyć, bo mam je jednak od kilku dobrych miesięcy. Oprócz tego mamy tak samo opaskę, instrukcję oraz przewód do podłączenia do ładowarki. Przejdźmy jednak do najważniejszej rzeczy, czyli do samego urządzenia. Czym się różni ono od pierwszej generacji Mi Banda? Przede wszystkim tym, co znajdziemy na tyle, a mianowicie jest to pulsometr. W pierwszej generacji tego nie było, a teraz już to mamy i zobaczymy właśnie przede wszystkim, jak to będzie się sprawdzało. Reszta jest tutaj taka sama, mamy tak samo ułożone tutaj piny do ładowarki, mamy taki sam metal na przodzie, takie same trzy diody. No i jedynie wydaje mi się troszeczkę, że Mi Band 11S jest troszeczkę grubszy. W internecie pojawia się sporo pytań na temat tego, czy opaska z pierwszej generacji Mi Banda będzie pasowała do tej drugiej. Zobaczcie tutaj te dwie opaski, jak wyglądają. No nie różnią się one niczym, prawdę mówiąc. Tylko zobaczmy, czy wycięcie jest takie same. Weźmy tą nowszą opaskę, a właściwie nowsze urządzenie, włożymy do opaski. Troszeczkę z trudem może, ale da się oczywiście włożyć. Jedynie może od tyłu jest wycięcie troszeczkę niedopasowane, no bo jednak mamy tutaj bardziej wyprofilowany troszeczkę ten panel jakby z tym pulsometrem. Tutaj to było na równi. Weźmy jeszcze dodatkową opaskę, którą kiedyś już zamówiłem na jednej z chińskich stron. Również możemy włożyć tą nową opaskę bez problemu. Tylko tak jak mówię, na tyle może troszeczkę być mniej dopasowane, jak to było dla pierwszej generacji Mi Banda. Jeśli macie do mnie jakiekolwiek pytania odnośnie tej opaski lub funkcji, jakie się zmieniły między tymi dwiema opaskami, piszcie śmiało w komentarzach. Za niedługo pojawi się oczywiście porównanie tych dwóch opasek, a także na pewno recenzja, tylko że myślę, że troszeczkę mi zejdzie z recenzją tej opaski, ponieważ przede wszystkim chcę sprawdzić, jak będzie sprawowała się tutaj bateria. Dla przypomnienia powiem, że Mi Band pierwszej generacji wytrzymuje około 30 dni bez ładowania. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie w tym przypadku, biorąc pod uwagę to, że mamy jeszcze tutaj pulsometr, który jednak energii trochę więcej będzie zużywał. Zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz zapoznania się z moimi profilami na portalach społecznościowych. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!